Rodzinny piknik rowerowy zorganizowany przez Centrum Handlowe Jantar spotkał się z ogromnym zadowoleniem. Liczne konkursy dla dzieci, dorosłych, zabawy, losowania nagród oraz pokazy przyciągnęły tłumy chętnych. Najpierw swoje umiejętności zaprezentowali wolontariusze z Wejherowskiej Grupy Polskiego Czerwonego Krzyża. Następnie młodzi kickboxerzy z Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego. Publiczność mogła także zobaczyć energetyczny pokaz power jump oraz spinningu. Przygotowano liczne konkursy sportowe, zręcznościowe oraz plastyczne i dotyczące wiedzy o ruchu drogowym. Stanowisko Wesołych Piratów zabawiało dzieci, zaś co jakiś czas na scenie przeprowadzano konkursy dla najmłodszych, między innymi dzięki uprzejmości Straży Miejskiej w Wejherowie. Co godzinę odbywały się losowania, a paleta nagród była bardzo różnorodna. Począwszy od zabawek, pendrive'ów, grilla wraz z pełnym wędlin i kiełbas koszem piknikowym, poprzez kaski, liczniki, lampy i koszulki rowerowe, bony zakupowe w Centrum Handlowym Jantar o wartości do 300 zł, a skończywszy na rowerze górskim. Swoje stanowisko serwisowe wystawił jeden ze sponsorów, firma ProSport z Wejherowa. Sklep Media Expert przygotował rabaty na zakup akcesoriów rowerowych, a także jednośladów. Każdy mógł bezpłatnie wykonać badania na zawartość tlenku węgla w płucach dzięki stanowisku sanepidowskim, zaś na stanowisku PCK można było bezpłatnie zbadać zawartość cukru oraz ciśnienie we krwi. W specjalnym krwiobusie zbierano krew dla potrzebujących. Dużym zainteresowaniem wśród dorosłych cieszyły się konkursy, m.in. na szalonym rowerze czy chociażby spinningu. To pierwsza tego typu impreza zorganizowana dla miłośników jazdy na rowerze oraz całych rodzin, gdzie przez 5 godzin non-stop odbywały się liczne atrakcje. Zdjęcia z wydarzenia można oglądać na fanpage'u Jantar Wejherowo.